Siema, z tej strony Esel, to jest podobnie Minecraft, właśnie grę włączyłem i w dzisiejszym minął, dobra, może inaczej, minęło miesiąc od poprzedniego filmu, kiedy nagrałem, wiem, że go wrzuciłem niedawno, kilka dni temu, ale no. I w dzisiejszym odcinku idziemy, nie mam skrzynki, what? Idziemy dzisiaj klepać tych, jak oni się nazywają? Mogę zrobić des... What the fuck? Faktycznie nie mam na to, muszę przesunąć to. Urządzenie do nagrywania przesunąłem. Dobra, więc idziemy po drzewa, które są tutaj, dobra. Siekierka, motyka, baba, goła, Mariam... Co? Przepraszam. Dobra. Akurat teraz mam przerwę półtora godziną w lekcjach, więc mogę na spokojnie nagrywać. Robimy z tego deski. I teraz robimy skrzynkę. Bo w skrzynce zostawiamy wszystkie pierdoły. W skrzynce idą wszystkie surowce. To idzie, ten czerwony kamień, węgla w opór też tu idzie, bo jeszcze na cenie po tego nie posprawdzałem i tak dalej. To idzie tu. Właśnie może sobie jeszcze itemy zrobię, najpierw żelazne, nie wiem, to się trzeba też zastanowić. To mi niepotrzebne, to mi też niepotrzebne. Patyk, kilof taki, to może bruk niech zostanie, to też niech wywala. Kilof niech tu zostanie, ziemia też się może przydać. I strzała idzie, dobra, więc teraz tak. Tutaj siekierka. Łopata tu. Zrobimy to tutaj. Tu. Tu będzie jeszcze jeden kilof. I ja bym sobie zrobił jakieś lepsze itemki, ale najpierw to ja sobie trochę tego zrobię. Trochę tego poucinam. Jest mi teraz strasznie niewygodnie grać, ponieważ mam podpięte słuchawki, żeby było mnie lepiej słychać. A słuchawki, jak wiecie, trochę przeszkadzają w takich grach, bo trzeba tutaj machać ręką trochę. Cholera, no. No właśnie, nie umiem sterować. Tu jest jeszcze... Nie, dobra, okej. Okay. Już się ciemno... No you fucking what, mate? Dobra, zacząłem odcinek, się robi ciemno. Zajebiście. Okej. Okay. Trochę tego powycina net. Myślę, że pójdziemy tam w dzień, więc teraz jeszcze nie pójdę spać, tylko... Teraz sobie będę to przetapiał na spokojnie. Czekaj, bo chcę coś sprawdzić, czy... Okej. Okay. A jak zrobię... A deski mogą iść jako opał? To były te deski. To bym sobie zrobił więcej desek i by było łatwiej. Weźmy tak raz. Teraz weźmy... Mogą iść, dobra, to robimy w opór desek. Crafting. Konstruowanie. Prawdopodobnie... No to ja sobie teraz tutaj... No co, no poczekam. Kiedy będzie się to przetapiać, to żelazo, które pójdzie dobre, na dobre rzeczy. Dobra, no to ja myślę, że przerwę nagrywanie i widzimy się, jak już wszystko będzie gotowe. Dobra, to generalnie już mi się wszystko... usmażyło, mogę przesunąć to. Dziękuję. I wszystko mi się tu już zrobiło, to drewno niech tutaj zostanie. Teraz sobie kraftujemy. Myślę, że najpierw będzie żelazny mieczyk. Teraz tors. Nogawice. I no butki. Myślę, że to będzie dobre. Teraz to tylko przyodzieć.
Butki, tors, spodnie. Ok, i ten to pójdzie tu. Ok, to pójdzie do tutaj. To też tu. A tutaj też zombiaka zabiłem, no bo jak to się robiło, to się nudziłem, no nie. Jeszcze bym sobie pochodnie w sumie zrobił. To potrzebuje. Goddammit. Przygotowanie do wyprawy to jednak nie jest taka szybka rzecz. I teraz kładziemy się spać i idziemy klepać tych skurwysynków. Wyznaczono punkt odradzania. To jeszcze się nie przespałem? Serio? Tu widziałem dwa creepery w nocy. Czekaj, gdzie one są? Jest tutaj jakiś ten, bo teraz boję się wody przez tych zombiaków. Najpierw obejdziemy, zrobimy ponownie rekonesans, no bo tu mnie nie było od pierwszego odcinka, to było 2 miesiące temu wrzucone. Gdzie oni są? Wiecie co, mam pomysł, zrobimy to inaczej, jak... Okej, oni tam są. Oh shit! Tutaj macie jeszcze takie. Jak tam w ogóle wejść? No halo. Fuck, nie wszedłem tutaj. Dobra, czekajcie. Skubany już celuje. Dobra, leci jeden. Chodź tu, lamusie, chodź tu, kurno. Dobrze. Ja, czy tylko jeden zszedł, czy więcej ich zeszło? Okej, tamten, dobra. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ok? Ja dalej nic o tej budowli nie wiem. Nie mogę tu w ogóle postawić, ok? Tu jesteś! O, tu jest wejście, jestem ślepy. Gdzie ta cholera jest? Ty kurna! Ty szmato! Dobra. Nie jest tak źle, myślę, że będzie gorzej. To tyle? Serio? Ja pierdzielę, ja się tyle z tym chrzaniłem. No you fucking what, mate? Znaczy nie, nie marudzę, przyda się, ale...
Kurna, liczyłem na jakieś, kurna, nie wiem, na lepsze łowo od nich. Czy co, jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Bo ja tą budowlę gdzieś już widziałem. Tylko myślałem, że to będzie więcej tego. Takie co? Tak się srałem, tu przyjdzie tutaj takie nic. O, weź, te sztandary się mogą przydać. Niech one się tam lecą. Bo one się w sumie przydadzą. Dobra, dwa się przydadzą, myślę. I jeszcze wyjdziemy tam na górę i zobaczymy, co coś tam jest. Bo jakoś mi się tak średnio chce wierzyć, że tylko tyle. Tyle, no you fucking kidding me. Dobra. To jeszcze zrobimy inaczej. Jeszcze zobaczymy, co jest na dole. Ua! Debilu! Masz mato, kurna. On sobie sam zadaje obrażenia, bo on się w ścianę teleportuje, nie? Zniknął? I cholera wyjdzie, on polazł. Dobra, a tymczasem... Stracił mną zainteresowanie? Koniki. Ten cfel gdzie jest? Gdzieś tu jest. Fuck, ich tu dwóch. Akurat jak go uderzyłem, to on się tepnął. Chyba tego migrenie zaliczyła, bo już by się na mnie... Kurwa jednak! Szmata. No i zginę! Zginę! Co to był za dźwięk? A! Kurwo! Widzicie, ile ja mam życia? Czy wy to kurwa widzicie? Dzięki, koleżanko. Też sobie wezmę. Nie ten item. A daj tu. Tylko teraz muszę jak szuol uważać na wszystko, no właśnie. O, daj ten sztandar. Coś tu musi być pod tym. Gdzie on jest? Gdzie on się przede mną uchował? Był tam. Aha.
Nie będzie mógł wyjść. No tu może na mnie spaść, to... O. Nie wiem, dobra, ja pieprzę to. Zrobimy staromodny trik. Chyba, że spanko regeneruje mi życie. A ja się zawiodłem. Oh shit. Tylko jeszcze więcej węgla. I te dźwięki, nie wiem, czy to są faktycznie dźwięki z Minecrafta, czy dalej mnie klątwa prześladuje za to, że go zabiłem. Idę spać, ale... Nie będzie ten zombie. Myślę, że spanko regeneruje żyćko. Plus, plus, plus. Fuck. Tu jest. Skrócę twe męki. A są tu dalej te... No. Czy co? Dobra, to tak. Najpierw chcę tego typa obczaić, co tam jest. Tylko najpierw zrobimy staromodną metodę. Fuck, mam za dużo itemów, dobra. Po prostu rzucę się z wysokości i zginę. To zawsze działa. Dobra. Odwróć się. Po prostu, żeby mieć pełne żyćko, nie? Teraz ogarniemy sobie ekwipunek. Najpierw uzbrojenie, bo ono jest najważniejsze. Tu budki. Spodenki. Tak. To idzie tu. Tu idzie kilof, który zaraz nam się rozwali. To dajmy może ten na razie, bo ten. Bo nie jesteśmy nigdzie. Kierka tutaj. Łopata. Pochodnie mogą zostać. To drewno idzie. Tyłu. Ziemniaki. Chlewki to też. Kurczaków nie będę na razie zawijał, bo to może potem się nam nie odbić źle. Ja idyki, jak on to zrobił, ale no. Dobra, dalej trzeba ogarnąć ekwipunek. To tu, to tu, to tu, to tu. Trzeba coś wsadzić do skrzynek. Kraftuj skrzynkę. Kraftuj skrzynkę. Dobra, i mam tą skrzynkę. Mam. Dobra, i wrzucamy tutaj tak. Crafting table, to, 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 to.
sztandar. To. Tak. I teraz podejdziemy do tego na górę. Siema, mordo. Można coś z tobą zrobić? Tylko nie chcę go zepchnąć, cholera. Wiesz co? Jak cię robią miejsce do życia, to nie marudź, okej? Można coś z tobą zrobić, tylko jeszcze jedną postawię, żebyś przypadkiem nie spadł. Prawdopodobnie za bardzo się rozdrabniam. Bo nie chcę na niego klikać, bo boję się, że go uderzę. Holender, no. Zamień. A, to jest zwykły osadnik, dobra. To wiesz co, ja... Na co są lamy? Co? Za czym pójdą lamy? Bo lamy wiem, że można osiodłać, ale nie wiem, czy nie mam siodła. Nie mam siodła? Nie mam, coś mi się przewidziało, dobra. Więc co? Ja was tam zostaw... Może, wiecie co, ja bym go może obudował, żeby on mi stąd nie spierdzielił. Dobra, czekajcie. Ja zobaczę tylko, czym lamy się żywią i zaraz wracam. I może uda mi się gdzieś tutaj do jakiejś zagrody przewołać prowizorycznie czy coś. Wróciłem. Lamy się oswaja za pomocą snopa siana. A snop siana to był tych złosadników, więc pójdę po ten snop siana. Mam nadzieję, że oni mi nie znikną do tego czasu. Są. Od razu wezmę oba, bo się mogą przydać. Te płotki takie. Dobra. Albym sobie kod wpisał na takie. Na. To jak to się nazywa? Na czystszą pogodę. Myślę, że to dorsz. Oni tam dalej są na szczęście, okej. Okay. Ja sobie do nich podejdę. A, już się przestało padać. Good. A nie, nie przestało, tylko. Co się w zasadzie stało? Właśnie. Chcecie siana? Siano, halo. Mam pomysł, chodźcie na dół. Cholera, w takim miejscu się pojawiły, że no dupa. No żebyś kurna wiedział. Nie wiem. I dyky. Potrzebuję takich normalnego siana. Chlender, to dobra, to zrobimy to inaczej. Wiecie co zrobimy? Obudujemy ich tu. Po co pomysły na odcinki są teraz głupsze? O mój Boże, dobra. To jest ta wieża, co ją budowałem w poprzednim odcinku. Zaraz mi się też nagrywanie przerwie. To jest kolejna lama. No to jest za wysoko, dobra. Pójdę po jakiś budulec. I je obuduję, jakby mi przerwało nagranie, w trakcie mówienia to po prostu mi program przerwie, ja nic z tym nie zrobię. Serio, dobra. I po jakieś 20 sekund prawdopodobnie się przerwie właśnie nagrywanie. To ja się w tym czasie prześpię, akurat kiedy się prześpię, to... Jak się obudzę, to akurat będzie dalsza część nagrywania. Okej. Okay. Aha. Dalej mi się nagrywa, nie wiem czemu. A ja pójdę spać. W każdej chwili może mi przerwać, więc no. Okej, mogę iść spać.
Jestem z powrotem, już się nagrywanie od nowa zaczęło nagrywać i teraz tak, obudować te lamy. Zresztą nie tylko lamy, tego typka też. Może kiedyś może przydać, jak nie znajdę jak... Nie. Ja pierdził, myślałem, że to jakiś potwór przez chwilę. Skocz! Fok. Ja jestem do dupy w parkurze, no, w Minecrafcie, zwłaszcza na telefon. No nie przytakuj mi z tych starych... Dobra. Co to za kurna dźwięki? Ty jesteś... What's wrong with you? Mogę? Z tobą coś mogłem zrobić, co ja mogę z tobą? Dosiąść. To się źle skończy, ale dobra. Oswoiłem lamę! Lamo! Lamo! W drugą stronę! Lamo! 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 W drugą stronę! Nie marudź, tak. Okej, ja z tobą nic nie zrobię, dobra, trudno, ale... Mamy oswojone lamy i teraz robimy tak. Chodź do mnie, moja droga. Wiecie co, za bardzo kombinuję, po prostu może skończę ten odcinek, bo i tak wiem, że to był chyba najnudniejszy odcinek od kiedy nagrałem, a nagrywam już na YouTube z 2 lata, bo każdy odcinek był zaplanowany jak tak dalej, a tutaj nagle dupa, bo tak. Więc chyba, że jeszcze coś... Te efekty dźwiękowe są coraz dziwniejsze. Stamtąd przyszedłem, to może chodźmy faktycznie tam na górę, ale tam to będzie, nie no, dobra. To pamiętacie, jak gdzie byliśmy w ostatnim odcinku, tam przy tych cave'ach, to może tam dalej pójdziemy. Listen to me.